Sylwia Jarmołkiewicz, to jest kwadrans z ratusza. Dzisiaj w studiu goszcze prezydenta miasta Inowrocławia, pana Ryszarda Brejze. Dzień dobry, witam dzień dobry, serdecznie. Dzień dobry Państwu. Panie Prezydencie, zaczniemy tak miło i wesoło, bo niektórzy mają ferie jeszcze. A zatem to bardzo cieszy, że młodzież z Inowrocławia może skorzystać z tak wielu obiektów, z tak wielu wydarzeń. Dzięki także ulgom w tym czasie. I to ważne, że każdego roku przeznacza miasto Inowrocław na. Wypoczynek także zimowy, sporo funduszy, aby te organizacje, które je przygotowują, te, te pół, półkolonie, inaczej zwane zajęcia, mogły się w ogóle odbywać. No, zdecydowanie co roku pamiętamy, zarówno o tych feriach zimowych, jak i o feriach letnich. W czasie ferii zimowych oblężone są baseny nasze. Wprowadziliśmy ulgi dla wszystkich dzieci. Tak, aby z tych basenów dzieci korzystały w wolnym czasie, aby, takiego, aby w sposób aktywny spędzały wolny czas. I żeby rodzice mieli poczucie, że dzieci są w bezpiecznym miejscu, bo pod opieką również osób dorosłych, przeszkolonych odpowiednio. Dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a więc dzieci z tych rodzin najbiedniejszych, które wchodzą z grupą zorganizowaną, to mamy bezpłatne zapewnione wejścia na basen. Również dofinansowaliśmy wyjazdy dla takich grup, które złożyły wniosek do nas w ramach pomocy dla organizacji pozarządowych, pomocy na wyjazd poza miasto Inowrocław na różne kolonie, obozy. Tutaj również wyasynowaliśmy pewną sumę środków finansowych, ale o to trzeba było starać w drodze konkursu, bo to nie jest nie są to środki przyznawane przez prezydenta miasta w zależności od tego, która Jaki grupa jemu się podoba, tak tylko kto ma jakie potrzeby i zgłasza je w drodze otwartego konkursu wyniki tych konkursów oczywiście publikujemy na stronach internetowych naszych oraz na tablicy ogłoszeń, więc z ofertą wychodzimy do dzieci do młodzieży. Ja się bardzo cieszę, naprawdę, jak widzę na szczególności na, na, na basenach naszych, bardzo dużo uśmiechniętych, radosnych dzieci, jak jest gwarno wypoczynek się należy nie tylko dorosłym, ale i dzieciom również. Panie Prezydencie, mówiąc o dbałości o mieszkańców, nie można zapominać też o tych, którzy niekoniecznie mają ferie, ale dla nich i myślą o tych wszystkich, którzy tutaj w Inowrocławiu płacą podatki. Wprowadzona została karta inowrocławianina. Już mieszkańcy odbierają tę kartę. Ponad pół tysiąca wniosków już złożonych, a zapowiada się, że będzie ich więcej. Tak, pierwszych kilkudziesięcioro mieszkańców odebrało karty. Wcześniej musiały być wnioski złożone, karty zostały wydrukowane dla nich przekazano. To jest taka dla innych to jest nobilitacja, bo pokazuje, że są patriotami lokalnymi, mają kartę potwierdzającą, że są mieszkańcami Noworosławia dla innych to jest pewna korzyść również. Korzyści takich będzie coraz więcej, bo rozpoczynamy od pewnych ulg w zakresie biletów w komunikacji miejskiej. Dziesięcioprocentowych ulg, jeżeli chodzi o basen. Takich korzyści będzie więcej. Liczymy na wsparcie ze strony osób prowadzących działalność gospodarczą w Głównie restauracje, kawiarnie. Przygotowane. Miałem przyjemność takich Listów, chyba setkę, lub ponad setkę, wysłania w tych ostatnich dniach do przedsiębiorców Inowrusławskich. Dwóch przedsiębiorców już się odezwało wcześniej, jest zainteresowanych udzieleniem ulg w swoim, w swoim zakresie działalności. Będzie taki moment w najbliższych tygodniach, że poinformujemy Państwa po zawarciu stosownych z nimi porozumień, umów, jacy to są. Bo my będziemy dla tych, którzy chcą udzielić ulg świadczonych przez siebie, przez siebie usługach, na przykład doradztwa jakiegoś podatkowego lub sprzedaży, nie wiem, kawy ciastka za kilka, kilkanaście procent niższą cenę oferując dla mieszkańców innowersław, którzy posiadają kartę innowersławianina, my im takim przedsiębiorcom, będziemy oferowali za darmo reklamy w środkach masowego przekazu na portalach w informacjach różnych, zbiorczych. Korzyść Oni będą występowali obopólne. jako nasi partnerzy i korzyść będzie obopólna. Podmioty, i tu zachęcam, zaproszę państwa, tych, którzy nas słuchają, przedsiębiorców inowrocławskich, właścicieli lub szefów innowrocławskich, lokali gastronomicznych, kawiarenek, do tego, żebyście państwo przystąpili do tego programu naszego, bo ci, którzy znajdą się w nim, będą mieli zapewnioną bezpłatną reklamę z naszej strony i niech nie obruszają się i niech się nie denerwują ci którzy z tej możliwości nie skorzystają Panie Prezydencie, w ostatnim czasie też przekaza jest dobra wiadomość dla sportu, bo bardzo dużo środków na innowrocławski sport, na kluby sportowe zostało przekazanych, ale także na kulturę. To właśnie dzisiaj tak zdominował nas ten temat prospołeczny i kulturalno społeczny, ale bardzo ważny jest także. I, i, i te środki trafiają do tych osób, którzy są organizatorami, ale też do odbiorców, którzy Nie z tej żałujemy. oferty korzystają. Nie Środków finansowych na kulturę, na sport. Wie Pani dlaczego? No, dlatego, że widzimy, że te środki trafiają w bardzo dobre miejsca, bo one służą ludziom. Jeżeli dofinansowujemy kluby sportowe, to widzimy, że, że występują w tych klubach młodzi ludzie, coraz więcej sekcji się pojawia, coraz więcej organizacji lub klubów, ich liczba rośnie w Inowrocławiu, i setki młodych ludzi lub starszych korzysta. Z oferty pod opieką trenera, szkoleniowców, podnosząc swoje kwalifikacje, spędzając wolny czas w sposób aktywny. A może jakieś talenty się jeszcze ujawią takie szczególne. I warto jest wspierać aktywność również i w tej formie. Dotyczy to, o czym wcześniej mówiłem, ludzi starszych, ale ludzi, którzy, którzy nie chcą być bierni. Tych wszystkich, którzy którzy ch, ch, chcą korzystać z dóbr, jakie możemy im zaoferować. Zmieniamy teraz temat, ale równie istotny, panie prezydencie, od 1 marca ci, którzy będą chcieli świadczyć usługi dla Inowrocławia, ale też, nie wiem, wybudują boisko szkolne albo wykonają jakiś chodnik. Kto to robi, za ile, o tym będzie można się dowiedzieć z biuletynu informacji publicznej, bo rejestry takich umów, porozumień będą tam umieszczane. Oczywiście do tej pory każdy, kto. Nie ma takiego obowiązku prowadzenia rejestru. Do tej pory każdy, kto zwracał się do nas w trybie informacji publicznej, to na ten temat otrzymywał informacje. My nie mieliśmy i nie mamy i nie będziemy mieli nic do ukrycia, jeżeli chodzi o naszą działalność w tym aspekcie publicznym jako władze miasta i jako urząd miasta. Natomiast wprowadziliśmy taki rejestr dla uporządkowania i dla uporządkowania wszystkich umów jakie zawieramy, tak aby łatwiej było odnaleźć informacje tym wszystkim, którzy interesują się kto na jakie kwoty zawiera Umowy na zadania, jakie realizujemy my, jako urzędnicy w Urzędzie Miasta i Noworocławia. Oczywiście jest pewien próg, tak? bo nie, nie mówimy o, o zakupach na przykład za 50 czy 40 zł, tak? ale być może i w to też wejdziemy za chwilę. To jest, rys jest rozwojowy, powiedziałbym, że, że tworzymy poprzez za kilka tysięcy złotych zaledwie, korzystając z pomocy jednej z firm zewnętrznych, taką bazę, tak? Będziemy wsłuchiwali się w opinie, jeżeli będą jakieś ze strony mieszkańców Inowrocławia lub nie tylko Inowrocławia, oczywiście propozycja, będą możliwe z punktu widzenia finansowego lub organizacyjnego do wprowadzenia, no to również będziemy je wprowadzali, bo podkreślam, przejrzysty Inowrocław, przejrzysta praca urzędników mi podległych. To jest coś, co jest dla mnie osobiście bardzo ważnego. I jak, najmniej, tak, jak, na, jak w największym stopniu oczywiście budowanie zaufania mieszkańców do nas. Nie na zasadzie tworzenia jakiejś atmosfery, mamy coś, coś do ukrycia albo czynimy coś bez dostępu mieszkańców inowrocławia do tego, czym się zajmujemy. Każda decyzja przez nas podejmowana musi być jasna, przekonywująca. I musimy z niej się wytłumaczyć, jeżeli ona budzi jakieś kontrowersje. Na pewno nie może być ukrywana, a jeżeli są jakieś problemy, to muszą być rozwiązywane również i publicznie. Taka jest rola. Każdego urzędnika, ja tego oczekuję od wszystkich osób, również mi podległych. Panie prezydencie, jeszcze jeden temat na koniec, też bardzo istotny to skrzyżowanie na rąbinie niepodległości i wojska polskiego. Mówiliśmy o tym już kiedyś, w trakcie kiedy był budowany łącznik. Ten temat powrócił, a pan pamiętam w 2014 roku już mówił o tym, że to skrzyżowanie winno mieć charakter ronda. Byłoby bezpieczniej. Przede wszystkim to jest skrzyżowanie. Za które odpowiada powiat inowrocławski, starosta inowrocławski, a nie prezydent miasta i władze miasta. Zarówno za utrzymanie, jak i organizację ruchu, czyli umieszczenie tych wszystkich znaków, jak i również, no, o czym wcześniej powiedziałem, ewentualne przebudowanie tego skrzyżowania i utworzenie ronda. To nie jest w zakresie władzy prezydenta. Natomiast ja, jako prezydent miasta, muszę i korzystam z tego prawa reagować w sytuacji, w której w, w której moim zdaniem mogą pojawić się jakieś wątpliwości po zrealizowaniu danej, danej, danej inwestycji, z punktu widzenia bezpieczeństwa tym bardziej, I, i to jest prawdą, to co pani powiedziała przed chwilą, że już w 2014 wcześniej rozmawiałem, natomiast w 2014 wystąpiłem nawet. oficjalnie do władz powiatu inowrocławskiego z taką prośbą o zbudowanie tam ronda, bo mogą przydarzać się w Liczne kraksy, wypadki, i to miejsce może być bardzo niebezpieczne. Dlaczego to wtedy czyniłem? Nie tylko dlatego, że budowaliśmy ten łącznik, czyli ulicę księdza Prymasa Glępa, ale czyniłem tak dlatego, że uruchamiana była wtedy galeria, kilka lat temu, i, i przewidywaliśmy, ruchu? że natężenie ruchu wzrośnie przecież. I tak się stało dokładnie. Większość tych krak zresztą nie następuje w miejscu, nie dochodzi do tych wypadków w miejscu, w którym dochodzi ulica, jest włączona do tego skrzyżowania ulica Prymasa, chociaż tam też się zdarzają kolizje, ale po, po, po przeciwnej stronie, tam gdzie jest pawilon KSM-u. Tam najwięcej do największej ilości krak wypadków dochodzi. No ja żałuję, że oczywiście ta moja propozycja. Przebudowania skrzyżowania na Rondo nie uzyskała wówczas poparcia, bo, bo spotkałem się wówczas z odmową i zapewnieniem, że Wprowadzone oznakowanie. Będzie wystarczające, będzie wystarczające. I bardzo precyzyjne. I to wprowadzone oznakowanie jest zgodne z prawem. I rzeczywiście, jeżeli by się tylko kierowcy stosowali do znaków tam umiejscowionych, wyraźnych znaków, wyraźnego oznakowania poprawionego i tych linii poziomych, oznakowania poziomego i, i, i tego pionowego, to tam nie powinno być wypadków. Ale sama konstrukcja Bo to jest zgodne z ludzi I, I tu te, się te, zgadzam z zarządcą, te, te... z powiatem, że oznakowanie tam jest dobre lub bardzo dobre nawet. Natomiast nie zgadzam się i mam właśnie inną koncepcję co do, co do generalnie typu tego rozwiązania, rodzaju tego rozwiązania komunikacyjnego, jakie tam zastosowano. Powinno być tam Rondo bezwzględnie. Rondo dałoby nam poczucie bezpieczeństwa. Rondo wymaga przebudowy, oczywiście, całego skrzyżowania. I muszę przyznać, przebudowy dosyć, może kosztownej, to może nie, chociaż też, ale na pewno skomplikowanej, bo mamy tam drogi dwujezdniowe. Proszę zwrócić uwagę to są tak dużo przypadków, nie ma w naszej części województwa, aby cztery dwujezdniowe ulice zbiegały się w jednym miejscu. To wymaga. Nie tylko wprowadzenia innego oznakowania, jakby niektórym nie kierowcom wydawało się, jako mieszkańcom Inowrocławia, ale tak. to wymaga przebudowania wlotów, gdybyśmy chcieli Rondo tam zbudować. I tu zdaję sobie sprawę, że starosło ma z tym pewien problem. No, ale uważam, że, że powinno wiele uczynić, aby o wiele więcej uczynić do tej pory, aby jednak w tę koncepcję Ronda pójść. To jest, to jest koncepcja przyszłościowa, tak jak w wielu innych miastach, tam gdzie są Ronda, większe, mniejsze, to jednak ten ruch jest lepiej skanalizowany i mniej bardziej kolizyjny. bezpieczny i mniej kolizyjny. A zatem pewnie jeszcze będą jakieś konsultacje i rozmowy. Tak, tak, tak. Rozpoczynają się, starostwo takie spotkanie organizuje. Będzie mój przedstawiciel uczestniczył również. Bardzo I... ważne, aby, aby te, te wszystkie sugestie były wzięte pod uwagę, bo chodzi tak naprawdę o bezpieczeństwo. Oczywiście tu nie chodzi pieszo. o żadne spory, o, żaden, o, politykę, tylko o, o bezpieczeństwo żadną politykę. Tu chodzi o bezpieczeństwo kierowców. ludzi i, i kierowców, pieszych również, bo przejście z jednej strony na drugą, mimo że są wysepki, w tych, na tych drogach dwujezdniowych. Tam nie ma świateł, przecież. To jest bardzo trudne. Ja nieraz, jak tam przyjeżdżam, przyjeżdżam ostrożnie zawsze, ale widzę, że niektórym kierowcom się bardzo spieszy, i, i ludzie z podmaski przebiegają dosłownie przez pasy. To jest też temat bardzo ważny, bo bardzo kampanie uczulają teraz kierowców na to, aby zwracać uwagę na pieszych. Winę ponosi kierowca, jeżeli dochodzi do potrącenia pieszego, na przykład ponosi kierowca i pieszy. pieszy lub kierowca. nie zauważy. Wina, wina dominująca, oczywiście, w kwestii odpowiedzialności, potem ewentualnie karnej, to spoczywa na jednej stronie. Tak to Prawo pokazują ustalenia policji, ale w rzeczywistości już tak pozaprawnej, to, to najczęściej w jakimś stopniu mniejszym lub większym, ale jednak odpowiedzialność spoczywa na jednym i na drugim. Ten, który wchodzi na pasy lub wchodzi na jezdnię i mm. ten, który kieruje. Pojazdem. Jeden i drugi musi zachować ostrożność. Ja o to apeluję gorąco do wszystkich państwa, i kierowców, i tych pieszych. Bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać w momencie, kiedy będą już znane ustalenia i będzie wiadomo, jak zorganizowany zostanie ruch w tym newralgicznym miejscu. Za dzisiaj dziękuję Panie Prezydencie. Dziękuję. Państwu dziękuję również za spotkanie. Widzimy się w kwadransie za tydzień. Oczywiście bądźcie z nami. Bądźcie z nami, do zobaczenia.